Siema, jestem Piotr, a to jest Hearthstone. Gra ze mną Retsu, niestety nie będę z nim gadać, nie wiem czemu. Okej, tak, karty mi pasują. Mam nadzieję, że gra nie jest za głośno. On ogólnie mało w to gra, dlatego to będzie ala taka nauka, chociaż to trochę tak nauka będzie ala bezsłowna. Nie pamiętam, jaki mam level. Witaj, podróżniku. Witaj, podróżniku. Chyba 28, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, co by tu dać? No, ma czwarte, ale chyba gra też innymi. Dobra, to niech będzie... A to jeszcze nie muszę. Nie wiem, ile razy będzie chciał to grać. Się zobaczy. O, zajebiście. Zebra. Cóż za tajny kart posiada? A nie wiem, to lub to. Będę mieć trzy, więc... Się zobaczy. No, zwłaszcza jaka mi przyjdzie. Spoko, spoko. Nie uciekniesz przede mną. Do mnie. Dobra, to się zobaczy. Jak tego mu wystawił, kurde. A, no tak. Serio? Nie no, szkoda, jakoś nie lubię zbytnio pisać. Do tego ma się mikro, żeby używać. Kurde, klik zapierdziela po pokoju jak szalony. Weź go zatrzymaj. Nie chcę próbować. O, właśnie, mam to i od razu będę mógł tym walnąć. Liczmy. 9. Mam wielgach na... O, ta jest fajna karta. O kurde. Dobrze zrobił, dobrze zrobił. Ale mam inny pomysł. No. Prowokacja będzie jak dopylowalne. Czekaj, złapie królika. Co powiesz na to? Zwieprzył. To ja spuściłem.
Dobra, działą, ale niech będzie. Lubię poprawiać się. Szkoda to używać. Kurde. Nie, dobra, nie będę taki tam. Ale w tym będę. Nie pierdziele, ja tych nie użyję za cholerę. Nie będę aż taki. W sumie akurat level danych danej postaci nie ma znaczenia, bo karty można zdobyć nawet grając inną talią. Po prostu takie zdobyłem. A, on też ma to. A, właśnie. Na co ja czekam? A nie! 33, kurde. Jakby to napisać, że tak dosyć krótko, bo jak jej jedną gram tylko łowcą, no to ogólnie mogą karty mi przyjść losowe, ale akurat jak ja robiłem, czekaj, no. Jak ja robiłem rewil Archanidów, no to dostałem dosyć dobre karty. Teraz nie mogę tej pokazać, ale mam nadzieję, że wiecie, o które chodzi. Dosyć dobre mi wpadły do talii i tak dalej. Tylko raz. Nie, no, jeśli tak, no to ja zagram z losowymi jeszcze. Dobra, to ja w tym czasie zagram raz z losową osobą. Dobra, to jakoś będzie. A orbitalnie to tak na szybko. Jakby co to najwyżej się poddam, bo ranga mi w ogóle nie interesuje. Dobra, mam pomysła. Aha. A to zobaczy moje karty przy okazji. Ty już skończył tak szybko talię? Czy on losowo wziął, czy co? Tak sobie.
No przynajmniej się nauczy mojej taktyki i tak dalej. Tą kartę mam na wszelki wypadek, jak jedną porządną położę, albo te dwie słabsze, ale mając trzy kasy, no to dużo nie położę. Nie zadzieraj, skłoryna! A dobra. Żeby wyczyścić mu stół. Może się nie opłacało, no ale cóż. Leci! Jak mi przyjdzie jeszcze karta za dwa... Nie, to wezmę żyję. Bo to mi się przyda, bo tamto było losowy stronnik, a to mi się przyda na innych. Ale tutaj 3 atakuje, no chyba że mam bestię, to wtedy 5. Ale ten jest bestią na szczęście. To przepraszam, był bestią. Kurde, jak ja lubię te niepewności, a może jest, może nie. Dobra, te dwie mogę wystawić, no chyba że będzie fajna, a jest fajna. Szarża? Nie, a to też może być. Może być, człowieku. Ja bym się cieszył. Gdyby mi nic nie zabił, to by było 7. 12. To 14, czyli jeszcze trochę trzeba poczekać. Gdybym miał tu, że daję innym szarżę i gdybym to położył, to już by przegrał. Wiecie co? Jestem łowcą. O to chodzi, że po fejsie, ale... Wiecie co, mam trochę innego pomysłu, żeby to szybciej skończyć. Na wszelki wypadek, bo tym gowalni może jeszcze coś zrobić. A przynajmniej już mam pewniaka, że wygram. Jeśli stracę tego, to wezmę to i to. 9, 11, ale jeśli nie w tej, no to w następnej. I ja też nie jestem takim kolesiem, co często tutaj spotykam ludzi, jak wygrywają, to a to sobie wystawię, a to taki ala chwalimy się. Mój królik niedługo się na szafę wpieprzy. A, w sumie już czekajcie chwilę. Sorry, musiałem wywalić królika, bo mi poduszki zrzuca. Będzie chyba drugi odcinek z Hearthstone'a. Wow. Rexar kontra Rexar. Rexar. Niech rozpoczną się łowy. Serio? Nie uciekniesz przede mną. To jeszcze tak niech będzie. Aha. Dobra, dla królników marchewka. Dobra, drzwi otwieramy. Przewietrzymy trochę chatę. Pamiętam, kiedyś mi tutaj but wyrósł.
jeśli ma ten lodową strzałę, czy jakoś tak, co zadaje 2 i kosztuje 1. A, kiedy ginie, dobra. Nie martw się, nie zabiję ci. Nie jestem taki ham. Oha. O fuck. Wszystkim stronnikom, ale nie jest napisane, że wrogim. Czekam, aż coś wystawi. O, dzięki temu będę mógł dosyć silne położyć i od razu walnąć. No, to takie coś to... W sumie mogę pokazać. Niektórzy powiedzą, przecież takie coś to oczywistość, ale niektórzy mogą nie grać. Raczej no mogą w to nie grać. Dlatego mówię też. No tak, zapomniałbym. W sumie, ja bym mówiłem o tym, a bym zapomniał i... Schowaj się za mnie! Może nie wyjść, ale jakiegoś... No w sumie na pewno dłużej od niego gram. Ale nie na tyle dłużej, bo on... No może ma tutaj czwarty poziom, ale ma, nie wiem, kilka talii. To w sumie nawet rację, dwa razy dłużej chyba od niego gram, no ale cóż. Gdyby to był Setu, to bym się z niego śmiał. To koleś, który się nie wkurzy jak przegra. Spoko. Tylko sobie żartuję. Wychodzi z gry. Dobra, to jeszcze raz sobie zagram. Po co ja patrzę tutaj na zegarek, skoro mam tutaj? Ja wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Kurde, nie no, w sumie myślałem, że on ma lepsze karty, jak ogólnie patrzyłem, że ma 10 poziom, 7, 5 i tak dalej. Ja tylko mam gram jedną talium. A innymi, no to tylko raz zawalczyłem z czego z kompem. Z czego jego karty. Znaczy losowe karty, a ten akurat sam sobie układałem. Chociaż mogłem, a dobra, nie będzie tak. Dobra, no to robimy zebry. Trzepiemy dywan. No, zebra jest. Jest i zabawa. Przez całą noc. A
Aha. O, panie, panie, ale dobrze tylko na tą turę. Panie. O. No, tego obroniłem, więc jest zajebiście. Tylko, że trochę mam mało kart, zwłaszcza, że to jeszcze za darmo, to... Szarżasz, ten to... Nie no, nawet jeszcze lepiej. Bo szarża to by mi padła, a ten jeszcze jeden HP będzie mu zostanie, no chyba, że to użyje i wtedy walnie, czekaj. No jeden atak, jeden pan też. Ale będzie trzy, no, dwa kasy w plecy i cztery życia. No, to będzie fajne, zwłaszcza, że mam sporo bestii, jak będę tak dawać karty, to w końcu by sporo wyłożę. Oby mi nie padło, jeśli będę mieć, jeśli chociaż raz użyję, no to będę mieć, no, trochę lekką przewagę. No, ho, ho. To zniszczę, będzie najlepiej. Potem jeszcze to położę i kolejne będzie mieć. Właśnie wiele osób się spodziewa i to mi najczęściej niszczy, w sumie nawet dobrze robią. Ale jeśli nie ma czym zniszczyć, to jest kiepsko, już ja na jego miejscu bym tym walił. Nawet się nie zorientował, załatwił. A dobrze, w drugim bohaterowi we mnie, no to można pierdzielać. Wielusza zapragnie. A niech będzie. Ten królik to dzisiaj nie ma litości. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to się nazywa Pusia. Gotowe. Ja chyba jeszcze raz zagram sobie. Czemu by nie? Zobaczcie, jak się sypie. Dobra, żeby mu chociaż to wyczyścić. Mogę to użyć, ale tak sobie. Jak mu przyjebał za 10, to jednak zrezygnował. Dobra, to jeszcze raz. Czemu by nie? Ta ostatnia i ostatnia walka przegrana. Ja w sumie ja tak mam. Dwie wygrane i jedna przegrana. Ciekawe, czy się sprawdzi. Chociaż mimo, że 4 razy wygrałem, ale akurat zimno to trochę było łatwiej, bo... Chociaż tutaj to jest czasem ciężko, bo nagle takie karty, że się może człowiek załamać. Rycer kontra Tral. Za składziciela. Niech rozpoczną. No, zajebiście, zajebiście. O. Wiecie co? Zostawię te dwie. Dobra, niech będzie, to przynajmniej będą mieć jeszcze dwa pająki. Kurde, taktyka, ale kurde, magia. Jak w duelu. Nie, wiele osób powie, co ty kurde zrobiłeś, mogłeś chociaż jedno zmienić i tak dalej, ale
Jakoś lubię magię. No akurat to mam z Duel of Champions. Taką taktykę. Tutaj też się sprawdza. Mam nadzieję, że wam pokażę. Jeśli się uda. O właśnie, rewersów to ja nie zmieniałem, dalej mam takie same. Mimo, że mam te trzy rewersy chyba. Jeszcze nie lubię takich kolesi, że udaje się jeszcze wybacz, ups i tak dalej. Gotowe. No, jak coś będzie wystawił, chciał wystawić taniego, no to to lub to. Do wyboru, do koloru. Aha. No chyba, że wystawi takie coś. Jak wystawi takie coś, to lepiej nie atakować to. No chyba, że sam walnie. A nie, on może atakować? Chyba nie. To właśnie, to mnie zastanawia, czy taki może atakować. Czy ten lubieński jajko może walnąć i zero ataku? Raczej nic nie zadać, a stracić jedno życie, żeby po prostu jeszcze raz walnąć i by mieć kolesia 4-4. Oho, Marian. Oho, ta znając życie, no to walnie kogo innego. No, pewnie przegram. Ale kurde, miałem takie tanie, ale że magię, a teraz jest stwory drogie. Mam nadzieję, że mi coś podejdzie do niego. No może nie to. Kurde, gdybym miał 5, to było zajebiście. Czekajcie chwilę. To załóżmy. To. Tak sobie myśli. Gdyby tego nie rozwalał. I dobra, niech będzie, zużyje to. A co on daje? Przepraszam, co on dawał? Jakoś z tego wybrnąłem, lecz to jego teraz runda, więc może być nieciekawie. Dalej się boję o tego. Jak tego rozwalę i będzie ten Nerubianin, no to będzie nieciekawie. Wiecie, zaraz rozkręcę. No, wreszcie coś, co mogę nawet zagrać. O. Takie coś to ja rozumiem. Dobra, nie rozwali mi kolesia z prowokacją, no chyba, że ja o czymś nie wiem. Moja tarcza za Argus. O fuck, skubany. Dobra, nie mam pomysła, nie mam pomysła. Aha, 7, 6, 7, jak bogato. T
Tylko nie w niego, tylko nie w niego. Dzięki. O, fuck. A ja chciałem jego wziąć, żeby na pastwę losu, żeby oni potracili swoje karty, a żeby mi tego wybili. Nie mam nic, żadnych obszarówek, jedynie co najbardziej, największą liczbę osób plus dwa, co tam ta strzała, co dwóch zabija. Tylko tyle. Nie, już przegrałem. Dobra, niech będzie ostateczny. Wiecie co, ja mam ochotę na jeszcze jedną partyjkę. Czekaj, czekaj, panie, panie, co się pan tak śpieszy? Dlaczego na łowce prawie nigdy nie mam? Chcę tylko grać łowcą. Bo ja w to tak bardzo nie gram. Nie wiem, kiedy ostatnio grałem. 2 miesiące temu. Ale 2 miesiące temu to co tydzień z 5 razy grałem. 5 partii, jak może więcej. Nie, więcej na pewno. 7, 10. Nawet jest tam pokazane, 83 wygrane. Na, z, nie wiem, 125, 150 jak będzie nawet. Licząc z kolegami. A dobra, pierdziel, niech będzie. Przynajmniej taniocha. Wiem, powinienem wymienić taką kartę. Dobra, co on wystawi? Co on... Dobra, ognisko wygranej. Dobra. Dlaczego dwóch strzarżu? A dlaczego nie? Okej. Tym go zabiję. Chociaż... Nie, dobra. Jakbym go walnął, to bym miał jeden, ale jeśli bym go zabił, no to potem bym musiał go czymś dobić, bo tak rannego to... Lepiej nie zostawiać. A, fuck. Tego. Dzięki. No, dokładnie bym miał i tak, tak jeden. O, fuck. Ale niezłe. Ty, kurde, niezłe są. Tak tanie. Zajebiste, kurde. Dobra, ty muszę tego zabić. Ale kurde. Tania karta, strasznie tania i taka dobra. Ogólnie nie opłaca się zbytnio, jak ona sama jest, ale... Ale kurde, jak jest jeszcze jedna wystawiona, to zajebiście.
Ja możesz wyciszać, tak, tak. To idzie na stracenie bardziej. A w sumie to nawet nieważne. Dobra, muszę tym wyczyścić jeszcze, bo przegram. Jeden strzał, jeden. Za króla! Oho, ho. Dwa, cztery. Przegram. No dobra, bij, nie krępuj się. A, to taki debil, który też się pochwali, że zabije kartę. A, rozumiem. No. Zawsze mówię takim frajerom. Dobra, dobra. Kurde, gdyby to zadanie zrobić, ale bohaterowi, bohaterowi. To raczej 21 już bym nie zrobił. A dobra, jakoś mi to wkręciło. Dobra, skoro rzadko robię, zacząłem nagrywać od... A, to spokojnie. Tak, tak, szybki i wściekły. Rozpoczną się łowy. Już jakoś często mam kopię takich. Często mam dwie takie same karty. Kopie mi cały czas wypadają. A, no tak, tylko pancerz. Marchewki przede wszystkim. Ale lecu jakoś krótko grał, szkoda. Mógłbym użyć tej, by walnął za dwa. Ale cóż. O, zajebiste połączenie. Karta, która daje atak, karta z prowokacją i karta, która jak padnie, to coś po sobie zostawia. Czyli nawet jakby mi musiałby coś porządnego, żeby to rozwalić, a nawet jakbym miał, no to i tak bym miał coś na stole. Takie karty za dwie karty 1-1, to bym wystawił i już bym miał 4 ataku na niego. A plus oczywiście tą. Więc taki mały immunitet, no chyba, że mnie znowu wyczyścił, więc to też było nieciekawie. A, to się okazuje, że on ma takową kartę. Chociaż nie, 4-4 to co by wystawił. Co ja powiem na to? Co ja powiem na to? No właśnie. Co ja na to powiem? Powiem na to, że to lato, że 13. Jeszcze 15. Okej. Wiem, że nie opłaca się wystawiać wszystkich, ale co z tego? Dobra, ta karta to pewnie, więc... Jeszcze bym musiał 13 znaleźć w tych kartach. Oczywiście po tym, jak mi to rozwali.
Załóżmy, że tu jeszcze 10. To 3 jeszcze. Czyli jedno. Jeśli to rozwali, no to jeszcze tylko jedno zostanie. Aha. No. Albo minimalnie przegram, albo ostro wygram. Rzadko mam taki minimalny wygrany. Albo ostre przegrane. Teraz jak, nie wiem, miałem 25 poziom, gram z takim koleśem. No. Nie, ja chciałem mu podziękować. Nie chciałem być chamem. A więc jest. Dlatego niestety muszę kończyć odcinek. I powiedzcie mi, czy będziecie chcieli widzieć, jak ja sam układam karty na arenę? Czy może koniec szlamienia? A więc z tym pytaniem czekam na was. A więc to było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie. Nara.